patrzcie, patrzcie na ten blask. Nie chcę znowu śpiewać swojej piosenki, ale mam ochotę. Glow, 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 glow. Pomieszam je sobie. Jak nie wiesz co zrobić, to weź sobie pomieszaj. Cześć gadziny, witam was razem z moimi gadzinami. Serdecznie w kolejnym filmiku. Jakoś tak ładnie udało mi się to wszystko tutaj zaaranżować. Pewnie dlatego, że tego filmiku nie planowałam, ponieważ mam jakieś pół godziny do wyjścia do pracy. Pada, powiem wam, niemiłosiernie i cały dzień ma tak padać. Także niestety dzisiaj autobusikiem do pracy. Nałożyłam sobie podkład, nałożyłam też już korektory z Catrix, to dostałam ostatnio od Kingi, właśnie w celu zabawy i tutaj, wiecie, kamuflowania tych wszystkich takich moich plam i dziwnych rzeczy. Na twarz mam tylko podkład z Rimmela, ten nude, nudowy, także psy tam będą pewnie w tle. I ładnie to wygląda. Uwielbiam, jak jest tak szaro na polu, bo wtedy super kolory. Aparat mnie chwyta. Maniek! Tam bez molestowania, to nie dawaj się. On tak z reguły na nim leży, nic tam jeszcze, on jest za mały, wiecie. Dobra, przejdźmy do filmu. Dostałam właśnie od mojej widzki Ani dwie próbki korektorów oraz dwie próbki podkładów kremów BB od Miszy, ale ich ci nie dotestowała, je może się w okolicach weekendu, czyli w taki bezpieczny dzień, kiedy nie muszę wchodzić do ludzi w razie czego. Dostałam dwie próbki korektorów i ja mam korektor z... tutaj jest Make Up Forever Full Cover numerek 3. Czy jest fokus na środku? Na jakim ja programie kręcę? Chyba na odpowiednim. Widać? Ej, chłopaki, bo wyjdziecie stąd. Także ten się sobie przetestuję, ale dostałam jeszcze drugi, który na pewno też będzie w takiej formie pierwszego wrażenia. Kevin Aqua, czy jak to się tam wymawia, SX05. Także tutaj mamy dwie próbki i to pójdzie na pierwszy ogień. Drugi produkt, który dzisiaj z wami tutaj chcę użyć, to jest w formie próbki, ale takiej ogromnej naprawdę, płynny rozświetlacz marki Becca Moonstone, także ci będzie tak na kremowo i ci też będzie bez bronzera, ale za to z produktem, który użyłam właśnie pierwszy raz w zeszłym tygodniu i byłam po prostu zachwycona, jak ona w mojej cerze wygląda. To jest róż marki Kiko odcień 07, to jest ta seria Velvet Touch, to jest taki bardzo ładny, brudny róż, który powiem wam, że naprawdę wygląda cudnie. I coś jeszcze tutaj mamy z nowości. Dzisiaj na usta pójdzie z NYXA Soft Matte Lip Cream w odcieniu San Paolo lub 08, jak to woli. Wczoraj miałam na ustach tą 18 Praga i wyglądała naprawdę bardzo, bardzo ładnie, ale kiedy zaczęłam jeść i pić, to się zjadała i wyglądałam, by miała samą kontrówkę, ale idę do pracy, nie zamierzam niczego jeść. Może coś, jak wrócę, także przy okazji zobaczę, ten kolor się u mnie na usta będzie spisywał, bo jeszcze go nie używałam. I tak może szybko coś na oczy tylko rzucę, bo wiem, mi się rozgadam, a nie chcę zbyt dużo się malować. To jest paletka, też Ania mi pisała, że kiedyś mi tą paletkę dawała. Ja za bardzo jakoś powiem wam, że nie przypadam za takimi małymi paletkami z Rimmela czy z jakichś innych kładek film, bo mi się to wydaje takie trochę, nie wiem... Nie, że dziadowskie, tylko jakieś takie, no nie wiem, po prostu sama bym tego nie kupiła, ale jak już mam, kiedyś miałam i chyba oddałam tą paletkę. Dałam dalej, czy mam je, czy w jakiejś wyprzedaży poszła. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale myślałam, że może, nie wiem, mazę sobie z dwoma cieniami, na przykład tym. Nie, zobaczymy wszystko na spontanie. No i dobra, zaczynamy od korektora pod oczy. No full cover, powiem wam, że próbka tutaj też jest naprawdę bardzo duża. No bo tego korektora wiadomo, że nie ma co przesadać, także może pierw go weźmiemy z nakrętki. Widać te pieseły? Niby mam lusterko przed sobą, a nie za bardzo tutaj chcę się schylać, także dobra, niezbyt duża ilość. Tak mi się wydaje, że to jest niezbyt duża i zaaplikowana palcem. W aparacie wygląda po prostu jak Photoshop. Wow, dotyku jest taki trochę klejący, ale myślę, że całkiem, o jacie, oh my god, czy to jest w pełni zakryte, no powiedziałabym, że, czekajcie, patrzcie jaka różnica, po prostu jak nie ten człowiek, naprawdę, to jest nie ta twarz i to naprawdę odrobinka, no patrzcie. Podkład już jest wszędzie, tutaj tylko odrobina tego korektora. Wow.
Wow, nie tak jak Maksymiaczka mówi, że coś jest najlepsze, to chyba jest faktycznie najlepsze. No, jeszcze pod drugie oko. To naprawdę niewielka ilość i wydaje mi się, że najlepiej, bo ten produkt jest taki trochę gęsty, trochę właśnie taki lepiący i myślę, że najlepiej będzie go rozprowadzać palcem. Może to... I myślę nawet, że ten kolor 03 jest bardzo dobrze dobrany. No, tylko z nim myślę, że należy szybko pracować. Może zakręcę tutaj to opakowanie, żeby mi zbyt szybko nie, wiecie, nie zaczęło się nam, nie wiem, wysychać, ale... Ma moc, ale teraz mówię szybko należy go wklepać. Tutaj teraz dodam trochę, jest trochę ciemniej niż może się rozjaśnić do takich faktycznych kolorów. O, na żywo to wygląda właśnie tak, ale wiadomo, jak się przybliżę czy oddalę, te kolory mogą być trochę inaczej. Ale powiem wam, że naprawdę super. No, dajcie znać, czy też macie ten korektor, jak się u was sprawdza i czy on nie przesusza, ale krycie jest genialne. No, krycie jest genialne. Dobra, godziny i lecimy dalej z tym koksem. Róż na policzki, róż właśnie na policzki z Kiko. Dostałam tutaj, bo chyba no jedyne co kupiłam z tych nowości to ten produkt do ust. Zastanawiałam się, jak mam używać tego właśnie produktu, tego różu, bo mówię, zrobię sobie takie kropki, może to źle wyglądać, ale pomyślałam, że wezmę właśnie pędzelek typu Skunks i to jest właśnie Skunks Zero, on jest sobie przybrudzony, bo też ostatnio używałam go do tego samego różu. Także ja po prostu w ten sposób sobie, nie wiem, nakładałam produkt na pędzel, ocierałam o wierzch dłoni i aplikuję po prostu w te miejsca, gdzie zazwyczaj daję róż. I dam go trochę, może na razie więcej niż normalnie. Jeszcze nie pudrowałam twarzy, ale zobaczcie, jak ten kolor ślicznie wygląda. I to jest właśnie takie kremowe, lekko błyszczące, satynowe wykończenie. Velvetowe, czy to jest velvetowe? To nie wiem, ale ja w momencie, kiedy używam tego różu, nie daję już sobie bronzera i uważam, że wygląda bardzo świeżo, po prostu mega. Ja z firmą Kiko nie mam zbyt dobrych doświadczeń, jedynie może jeden produkt, który kupiłam, jakoś mi się tam fajnie gdzieś sprawdzał, a tam wszystko zawsze coś było nie tak, zawsze coś było nie halo z tymi produktami, ale po tym różu mam ochotę na więcej. Dajcie znać, czy też używacie tych kremowych róży. No jak widzicie, sporą ilością, ale to też nie jest taka konsystencja, że jest taki pigment, że jakoś myślę, źle to wygląda. Aha, teraz to. Tylko problem jest właśnie z tym, już to wcześniej zauważyłam, mój błąd kolejny raz. Nie wysuwajcie go, jeśli się wam nie skończy, bo ja już to wcześniej też wysunęłam i teraz nie mogę go tak domknąć do końca, bo właśnie odciska się na zakrętce. Ślicznie, moim zdaniem bardzo, bardzo fajnie. I teraz druga taka kremowa nowość, czyli Becca Moonstone w odcieniu Moonstone. Rozświetlacz w odcieniu Moonstone. Bardzo tak niepozornie tutaj wyglądający produkt i już go sobie tutaj nabiorę. Myślę, że gdzieś taką ilość i tak go sobie tutaj pokropkuję. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, czy nie za dużo, chociaż tutaj już widzę, że chyba trochę jednak za dużo. No ale wszystko będzie można sobie fajnie tutaj rozpracować. I też takim teraz to pędzelkiem, może tutaj też jakimś skunksem, czyli tym z Real Techniques, chociaż nie wiem, czy skunksem lepiej, czy byłoby palcem. Zobaczymy, z jednej strony może tak, z drugiej tak. Czy to będzie ten efekt taki, patrzcie. Efekt mokrego polika, jak ja to mówię. No, za dużo tego dałam i tu muszę doklepać. Tak, doklepać palcem. Patrzcie na ten blask. Nie chcę znowu śpiewać swojej piosenki, ale mam ochotę. Glow, 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 glow. Bo tak to właśnie, taki jest efekt. Bardzo, bardzo ładny. No, tutaj trochę mniej i jednak mniej znaczy lepiej. Nie znaczy lepiej?
Tak się mówi? Czy tak się mówi? Na żywo wygląda to, myślę, trochę delikatniej niż tutaj w aparacie. Z tej strony też jakoś tak lepiej światło pada na moją prawą stronę twarzy. Także na to mieliście poprawkę. To jest taki bardzo delikatny efekt. Myślę, że można go spokojnie stopniować, ale naprawdę fajnie, fajnie to wygląda. Dobra, przypudrujmy obszary, które wymagają przypudrowania, no bo jednak część twarzy nie jest tutaj pokryta żadnymi dodatkowymi kremowymi produktami. I tutaj biorę mój puder z Hourglass i w miejsce po prostu, można powiedzieć, że na strefę tę. I za chwilę jeszcze pod oczy nałożę sobie puder. Nałożę sobie puder. Myślałam, żeby użyć dzisiaj też tych kulek z Vibo, ale jednak ten puder z Hourglass trochę dłużej trzyma ten makijaż w miejscu. Jeszcze tutaj, także dzisiaj taki dzień bez bronzera. Kiedyś miałam, że bez bronzera bardzo źle wyglądam, ale jednak z tym... To oni tak chyba sapią. Ale bez bronzera jednak nie jest aż tak źle, jak myślałam. O, także pod oczy. A jestem właśnie ciekawa, jak z tym pudrem się zachował ten korektor. O, to będzie ciekawe do obserwowania. No i z twarzy. Większość już jest zrobiona. Dobra, godziny. Lecimy dalej. Aha, już jakąś bazę mam tam na oczach. No to może weźmiemy sobie jakiś pędzel, który nie jest jakiegoś w miarę brudny i będzie się dało nim wykonać jakiś makijaż oczu. Przynajmniej rzucić na nie ze dwa cienie. Co tutaj mam? Jakiś Hakuro bez numerka. No i dobra. Zobaczymy, co tutaj się da wykombinować. Ta pacynka, ja pacynek nie lubię. No i dobra, spróbuję pierw może ten drugi z kolei. Taki dzienny. No bo małe te cienie są. Takie mi się to kojarzy, takie, wiecie, ze straganu od Chińczyków, jak u nas w Jaworznie były właśnie takie te stragany i tam, może nie, że Chińczycy, ale wiecie, takie żadna to jakość, trochę strach to nałożyć. No i jest odrobina pigmentu, nie rzucę się jakoś bardzo w oczy, bałam się, że będzie zbyt taki perłowy, bo to po prostu chcę coś rzucić na tą powiekę bez żadnej większej filozofii makijażu. Makijaż do weterynarza, chyba to nazwę, bo dzisiaj właśnie jadę do weterynarza na mikrochip. Nałożę właśnie, nie wiem, może ten jednak brąz. Właśnie nie wiem, czy ten taki złoty, nie, brązowy. Albo pomieszam je sobie. Jak nie wiesz co zrobić, to weź sobie pomieszaj. W życiu tak samo, prawda? Od 1 kwietnia jest obowiązkowy mikrochip dla psów i kotów. Także nie zapomnijcie. O! O, nieźle. Ale dla mnie właśnie cienie, jak kupuję czy kosmetyki, to ja jednak też bym chciała, żeby to trochę chociaż wyglądało. Na przykład nawet, nie wiem, mam kogoś pomalować i wyciągam ten produkt, no to niech on jakoś trochę wygląda, prawda? A nie jakiś taki, nie wiem, dziwnej, taniej jakości. Rozpieszczajmy się tymi kosmetykami. Także szkoda, że... Czy naprawdę ciężko jest zainwestować w te paletki, że trochę inaczej wyglądały, nie wiem, choćby nawet były podłużne, trochę lepsze opakowanie, taki plastik z mastik, ale dobra, wezmę pacynkę. Nie używałam naprawdę bardzo długo i wezmę ten najjaśniejszy cień, zobaczę, czy się nada jako rozświetlacz. O, taki delikatniusi, a ta pacynka już mi się tutaj rozwala, no ale dobra. Taka jednorazówka, mogę powiedzieć. Przeżyję. Oczy nie odpadną, nie? I może jeszcze ten kaki odcień na dolną powiekę. O! Żeby to oko trochę zamknąć. Oko zamknąć. No, żeby makijaż był taki bardziej... Teraz trochę wyglądam, miała brudną tą twarz. Widzę. Bo to światło zaś tak dziwnie pada, no ale dobra, przeżyjemy, prawda? I jeszcze może jakiś pędzelek, który nadaje się do użytku. Wezmę sobie po prostu puder, no to trudno, bym była brudna z tej strony.
wezmę sobie puder i trochę tutaj rozetrę tą górną granicę, żeby to jakoś w miarę po ludzku wyglądało. I powiem Wam, że jeśli chodzi o moje brwi, całkowicie się już zagoiły i bardzo mi się podoba, jak wyglądają. Na takie normalne dni, kiedy idę do pracy, kiedy tak funkcjonuję, nie nagrywam, to nic z nimi nie robię, ale kiedy nagrywam, czy właśnie coś tutaj siedzę przed aparatem, to biorę sobie kredkę, to jest kredka ze Slika w tym odcieniu Dark 718, bo czasem po prostu nie jest mi się brać patyczkę, tutaj czyścić te brwi, bo wiadomo, że trochę produktu na nich osiada. No teraz nie wyglądam zbyt dobrze, należy się trochę rozjaśnić. Też czy coś mi to pomogło, czy mi coś jeszcze pomoże. I tak jedynie sobie jakby przeciągam, mogę powiedzieć, kolorem po kształcie, żeby te brwi były trochę wyraźniejsze, bo wolę zrobić to, niż tam właśnie z tym patyczkiem się bawić i ściągać ten kolor. Bo myślę, że całkiem spoko. Ogarnięte. I na linię wodną, czyli ta kredka z Rimmela 005 Nude ze serii Scandalize. Teraz nie wiem, czy są właśnie dwie różne kredki. Chyba dwie różne, bo jedna jest jeszcze taka wysuwana. O, od razu to jest takie oczyszczone i ten makijaż tak źle na oczach nie wygląda, bo często jest tak, że trochę inaczej to wygląda na żywo niż w aparacie, bo przez to, że mam rzęsy doczepiane i trochę zawsze produktu na nich, tego pudru się osypie czy cienia, to oko wygląda takie przybrudzone, a nie pomalowane. Ale damy radę. Te policzki bardzo fajnie wyglądają. I to ostatni produkt, jeszcze można nie produkt na usta, to spryskam sobie wszystko moją mgiełką z The Body Shopu. Raczej nie jestem przekonana, czy do końca jej funkcją jest spryskanie się po makijażu, bo raczej ta witamina C powinna iść świeżo na skórę, ale ja użyłam jej właśnie w formie takiego Fix Plusa, można powiedzieć, z Maka, którego nie kupiłam, kupię za jakiś czas. Także póki co używam tego produktu, ale tak jak mówię, róbcie to na własną odpowiedzialność. No i ostatni produkt właśnie marki NYX. Może Wam pokażę jeszcze raz kolor, który właśnie miałam wczoraj na ustach. To jest przepiękny taki, nawet nie że fiolet czy śliwka, to jest tylko dla mnie taki kolor porzeczki. To jest taka porzeczka, taki fiolet. O, może przy okazji, nie wiem, czy mam go tutaj na wierzchu. O, mam. Ciekawe, jak się ma do tego z Paezę. No, wydaje się trochę ciemniejszy, trochę inna kolorystyka, ale może zobaczymy sobie koło siebie. Jeszcze aż tak bardzo się nie różnią. Ten jest ciemniejszy, bardziej fioletowy, z tym jest właśnie więcej takiej porzeczki. Ale myślę, że trochę jednak fajniejsza formuła jest w NYXie chyba. I tutaj pokażę Wam odcień, który teraz chciałam zaaplikować na usta. Znaczy on jest taki dzienny, taki do pracy. Nie wiem, zobaczymy. 5,5 funta cena, ale zobaczcie, jaka tutaj jest pigmentacja. Naprawdę raz przyciągnąć i usta pomalowały. Wow. Nie, chyba to nie jest kolor do pracy, ale Wam pokażę, jak w nim wyglądam chociaż. Kolor. I myślę, że do takiego bardziej neutralnego makijażu, a nie, że to jest jakiś róż, brąz i po prostu coś jeszcze jakiegoś zielonego kaki, to dla mnie się to gryzie i do pracy, to dla mnie to jest zbyt mocny kolor, ale uważam, że jest taki bardzo mój, taki właśnie wiosenny, ale no niestety do pracy nie czułabym się z nim zbyt komfortowo, także może produkt, który też miałam wczoraj i może jeszcze raz Wam pokażę, jak wygląda. To jest 200 It's Only One Lipstick. Z Rimmela, także jeszcze może z bliska pokażę, ale on na żywo trochę jednak inaczej wygląda. Może lepiej sobie zobaczyć swatchy w internecie, albo może sama zrobię taki mini wpis na blogu z pokazaniem kolorów, no bo dla mnie tutaj się to wszystko jednak gryzie. I no nie, jednak nie. Z Rimmela, środkowo odciśnięta odciśnięta w papier i to moim zdaniem jest trochę bardziej stonowane i już się aż tak nie gryzie, bo to jest jakiś róż, może Wam jeszcze, nie wiem, tutaj zrobię trochę swatcha. Prześliczny jest ten kolor, tak mi się podoba,
No mówię wam, nadwczoraj w pracy też było pytanie, a nie, to masz na ustach. Tak, z tym jest trochę bardziej, trochę lepiej. Może nawet do tego różu by pasowała tam ta pomadka z NYXa, tylko te cienie mi się tak trochę gryzą. Nie są one te złe, nie są te cienie złe. Zobaczcie sobie, takie trochę połyskujące, tutaj nie ma nic matowego. Pigmentacja też jest średnia. Może zależy jakim pędzlem, może można ten efekt budować, ale bez szału dla mnie. Rozświetlacz śliczny, moim zdaniem oczywiście. Różu trochę dała więcej niż... niż normalnie, żeby było widać kolor. I powiem wam, że co ja też kilka razy robiłam, kiedy go używałam. Brałam ten puder z Hourglass i tak jedynie lekko z wierzchu, żeby go tak jakby, wiecie, zabezpieczyć przed światem, żeby trochę dłużej się trzymał. Tak jak jeszcze mówicie, pogoda jest tragiczna. Pada i naprawdę nie jest zbyt ciekawie. Usta, tak mówię, przekłamany jest ten kolor. Trochę lepiej na ręce wygląda. Błyski właśnie błyskujący, to nie jest coś dla dziewczyn, które nie lubią efektu takich błyszczących ust, bo to nie jest żadna matowa. Matowa pomadka. Ale kolor jest naprawdę całkiem niezły. To mi się przynajmniej, tak mi się przynajmniej wydaje. A z daleka to wygląda dużo lepiej niż tak z bliska. Chociaż w sumie nie tak blisko do mnie nie podejdzie, nie będzie patrzył, jak co wygląda. Także bez spiny, na luzie, taki makijaż z taką dosyć ładną aranżacją, że tam te w lustrze się tak fajnie odbijają. Muszę chyba bardziej tam przestawić te światełka. Także kochani, zostawcie koniecznie kciuk w górę, jeśli taki luźny film mi się podał z takim szybkim testem, ale jestem po prostu absolutnie zakochana w tym, jak wygląda moja okolica pod oczami, bo praktycznie w ogóle nie widać tych plam. Ja je widzę, bo wiem, że one tam są, ale uważam, że to jest fantastyczne, także muszę zrobić taki, jak to wiem, porządny research tego produktu, poczytać, posprawdzać opinię, posłuchać innych, co na jego temat mówią i naprawdę w 80% jestem przekonana, że go zakupię. Jestem ciekawa, czy są jakieś strony, gdzie można go dostać trochę taniej. Jeszcze co wam powiem odnośnie tego produktu z Becky, będę jeszcze próbowała go w taki sposób nakładać, żeby była taka tafla, taki wiecie, Insta Glow. Ja mam sama kiedyś to wiem na Instagram, że skąd się biorą takie rozświetlacze, bo na pewno płynne prędzej dadzą taki efekt tafli, mi się wydaje. No nie wiem, zobaczymy. Także patrzcie, jak oni śpią, wy tu widzicie. Bo tutaj mam w tym miejscu właśnie taki pasek z ustawieniami różnymi. I do końca czasem nie widzę, co się w tym punkcie dzieje. Ale myślę, że widzicie, tak śpi Bebe. O, ja tak zawsze śpię, bo wiecie co? Tofi to jest taki jak Andrzej. A Bebe to jest taki jak ja. I oni tak samo śpią. W tej samej pozycji. Tofi w tamtą stronę, to moja strona łóżka. I zawsze do niego przysunięty, przytulony. Jakie to słodkie. Po prostu żygam, tęczą, pierdę serduszkami. Mojego dnia, godziny. Widzimy się jutro. Pa, pa.